Rozkład tygodniowy z kart Tarota na następny tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa jak zwykle na moim kanale. Dzisiaj w niedzielę wieczorem, gdzie patrzymy, jakie tendencje pokażą nam karty na następny tydzień. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że ten weekend upłynął Wam w spokoju, słonecznie i pomyślnie. Kochani, zapraszam do komentowania i do lajkowania wszystkich moich filmików dla wymiany naszej energii, bym poczuła Waszą energię. Codziennie potrzebuję tej wymiany oczywiście. Również proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych wróżbach kolektywnych tutaj na tym kanale. Kochani, na wróżby indywidualne oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie. Odbywają się one na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz dotyczą konkretnych Waszych problemów, pytań. Mogę Wam postawić też prywatnie lustro, prognozę związku zrobić. Zapraszam. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach, więc napiszcie mi na e-maila, a ja odpiszę Wam od razu, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Kochani słuchacze, dzisiaj zrobię Wam wróżbę z moich nowych kart Tarota. Pomimo, że już znacie te karty, ale mam nową serię. To znaczy, to jest ta seria Tarot Światła i Cieni, ale mam nową, piękną serię w blaszanym pudełeczku, jak widzicie. Także tutaj jest no lepszy tutaj jakieś puzdereczko. I to, znaczy ja miałam już oczywiście te talie w różnych też wersjach, ale to było takie właśnie normalne pudełeczko. Teraz mam takie blaszane pudełeczko. I co jest jeszcze lepsze w tych kartach? Znaczy, co mi się bardziej podoba, że te karty są właśnie takie eleganckie, pozłacane, z takim pięknym randem tutaj zielonym, który się pięknie błyszczy. Natomiast same te karty są matowe, więc dobre do kamerki, tak? Bo ja jeszcze miałam właśnie inną serię, taką posrebrzaną, pozłacaną, ale one się za bardzo świeciły w świetle do kamerki, więc teraz tutaj wymyśliłam, że taka piękna tutaj obwoluta tych kart, prawda? Dostojna, elegancka jest, a natomiast karty są matowe i piękne, mają kolory, przepiękne. Tą talię bardzo uwielbiacie, więc dlatego już mam trzy. No ale ta jest taka właśnie piękna, elegancka, wydana po prostu znakomicie. No i dzisiaj pierwszy raz powróżę tą talią. Już je oczyściłam cały dzień i całą noc. Czyściłam te karty. I teraz spróbujemy powróżyć na tydzień. Kochane karty, pokażcie, co jest ważne w następnym tygodniu. Co jest ważne w następnym tygodniu? Pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. Pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. Pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. Proszę, pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. Pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. Pokażcie karty, co jest ważne w następnym tygodniu. No nie chcą wypadać coś, więc musimy je wyciągnąć. Ok, co jest ważne we wtorek, w środę, czwartek, w piątek,
sobotę i w niedzielę. Dobrze. Na dnie talii mamy królową buław. Królowa buław mówi, że w następnym tygodniu mamy być aktywni. Aktywni, wiedzący czego chcemy, dążący bardzo skrupulatnie, odważnie do swoich celów, które sobie obraliśmy. Królowa buław to królowa idąca za głosem serca, najbardziej energiczna. No i teraz ta królowa buław jako karta mówi o dobrym czasie w następnym tygodniu na podjęcie jakiejś ważnej decyzji i na podjęcie aktywnych, energicznych kroków, tak? Czyli jeśli podejmiecie jakąś decyzję w następnym tygodniu, to również konsekwentnie podążajcie do realizacji tych celów. No i oczywiście też ta karta jest bardzo seksualna, tak? Czyli może być jakieś pożądanie, namiętność, seksualność dobra w następnym tygodniu, może także również pełna dobrej takiej energii, tak? Karta. No przede wszystkim ruch, działanie. Nie wolno być Wam w następnym tygodniu pasywnym. To jest ważne po prostu, co chce ta karta właśnie powiedzieć. Dobrze, więc kochani, w poniedziałek będziecie sentymentalni, będziecie wspominać coś, marzyć, wspominać może swoje dzieciństwo lub swoją byłą miłość. Tutaj bardzo jesteście tacy rozmyśleni, ale w przeszłości. Tak, także proszę uważać, żeby nie żyć tylko przeszłością, ale również przyszłością, żeby nie zamknąć się tylko w tym świecie takich wspomnień, tak? We wtorek jakiś cesarz, być może czeka Was rozmowa z Waszym przełożonym lub macie rozmowę kwalifikacyjną z jakimś szefem, z kimś, kto decyduje, kto ma władzę, kto jest bardzo silną osobowością i jest przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o statut, dobrze usytuowany i ma być może coś tutaj zadecydować. No, cesarz oczywiście jako władca, tak, który tutaj rządzi, pomyślcie proszę, jakie macie tutaj terminy we wtorek. Być może nawet jakiś, nie wiem, kierownik urzędu, banku. Pomyślcie właśnie, z kim macie terminy, kto ma podjąć jakąś ważną decyzję. No i cesarz to jest oczywiście osoba spod znaku barana, więc pomyślcie, czy Wasz partner, mąż jest ewentualnie spod tego znaku. No i tutaj będzie coś ważnego, tak? Właśnie z taką silną osobowością. Jeśli nie macie nic we wtorek, to Wy po prostu macie wejść w taką energię cesarza, czyli podjąć jakieś ważne decyzje, tak? No i objąć władzę, czyli objąć też odpowiedzialność za podjęcie decyzji, nie wahać się, nie bać, nie uciekać od tych decyzji, tylko tutaj podjąć jakieś ważne decyzje i być konsekwentnym. Środa, coś umrze. Jakiś pomysł, czy jakiś związek, relacja, jakiś projekt tutaj się zakończy, czy może, nie wiem, no praca, kontrakt się zakończy, czy może stracicie pracę. Coś tutaj umrze. Być może wasza relacja zostanie zerwana, zakończona, ale nie bójcie się, ponieważ jeśli się coś zakończy, to narodzi się coś nowego, co widzimy tutaj, tak? Że przyjdzie nowe światło w tunelu, nowe słońce na horyzoncie, nowe plany, nowe idee i nowe perspektywy, które będą pozytywne. Natomiast, kochani, śmierć mówi również w środę, być może potrzebna jest jakaś potężna zmiana, transformacja. Ponieważ tak jak do tej pory było, niezależnie czy w relacji, czy w pracy, czy gdziekolwiek, czy w finansach, nie może już być, dlatego umarło to śmiercią naturalną i musicie to przemyśleć i przemienić, radykalnie po prostu zmienić jakiś sposób działania, tak, żeby było lepiej. Także przemyślcie w środę radykalne zmiany,
lub zaczęcie czegoś na nowo, ale na innych, lepszych warunkach. W czwartek skupienie się totalne na pracy. Praca, dyscyplina, konsekwencja, pilność, punktualność, solidność w wykonywaniu pracy, rzetelność, no wszystkie te takie ważne tutaj mogłabym wymienić, tak, słowa, które się wiążą z bardzo taką odpowiedzialnością dużą w pracy. Będziecie zajęci, być może nowa praca, bo tutaj mamy w środę transformację, zmianę, nowy początek, nowe zmartwychwstanie. Być może w czwartek niektórzy zaczną nową pracę, nowe projekty, gdzie będziecie bardzo zajęci, będziecie też skupieni na finansach. To jest ósemka pentakli, ósemka monet, czyli skupienie na finansach, na pracy. Widzicie tutaj i komórka, komputer, telefon, wszystko po prostu jest w zasięgu ręki, co będzie Wam wypełniać czas, a Wy musicie po prostu być multitasking, czyli wykonywać pracę swoją bardzo aktywnie. No i żeby ktoś Was tutaj docenił, być może dostaniecie podwyżkę, być może tutaj w czwartek należy rozmawiać o podwyżce, o lepszym kontrakcie, czyli lepszej umowie o pracy, bo tutaj mamy we wtorek tego szefa, cesarza, tutaj w środę przemiany, w czwartek mamy totalne skupienie się na pracy, totalna po prostu jakaś, no też być może też przemiana, zmiana na lepsze, jeśli dacie gaz, jeśli dacie naprawdę wszystko, to tutaj dobre perspektywy. No i w piątek, kochani, tutaj jest kapłanka, papieżyca, czyli macie tutaj słuchać swojego rozumu i swojej intuicji, swoją mądrością, intuicją, możecie coś dobrego zmienić, przemienić, tak? I też walczcie o swoje wartości, pryncypia. Jeśli na przykład chcecie nowego kontraktu, lepszych zarobków, to tutaj walczcie o to, o Wasze priorytety, tak? Jeśli po prostu no, macie taką intuicję, że to jest dobry czas na to, tak? Także Wasze jakieś tutaj przeczucia, jakieś, nie wiem, Wasze obserwacje w piątek będą ważne i można będzie tutaj, jeśli posłuchacie swojego wnętrza, swojego rozumu i swojej intuicji, to można będzie coś zmienić lub ruszyć na lepsze, tak? Także zastanówcie się, arcykapłanka to przede wszystkim wiedza, czyli tutaj być może w piątek też się coś dowiecie ważnego, jakieś informacje lub musicie do jakiejś sprawy, tak, na przykład która jest dla Was ważna, zdobyć dużo informacji, informować się po prostu, no i też płodność różnych pomysłów, projektów, nie wiem, alternatywnych rozwiązań. Tutaj w piątek jest taki dobry dzień właśnie na przemyślenie ważnych spraw. No, także powiedziałabym pracowity jakiś taki tydzień, tutaj od poniedziałku do piątku, który przyniesie być może pozytywne zmiany, jeśli się na tym skoncentrujecie i wykażecie się również dobrą pasją w pracy. Natomiast jeśli nie chodzi tu o pracę u niektórych, to również w związku, tak? Trzeba będzie nad czymś tutaj w związku popracować, solidnie, rzetelnie, mozolnie być może, ale trzeba się po prostu przyłożyć tutaj, jeśli są problemy, to wszystko jeszcze raz przemyśleć tutaj w piątek, tak? No, podowiadywać się, porozmawiać, zastanowić się i pracować nad tą relacją. W sobotę i w niedzielę. W sobotę tutaj karta sądu, kochani. Karta sądu to oczywiście potrzeba wyjaśnienia czegoś. Co powinniście wyjaśnić, czy z partnerem, czy w związku, czy w małżeństwie, czy w pracy, niezależnie o jaki aspekt pytacie, tutaj należy coś wyjaśnić, podjąć być może jakieś decyzje, kompromisy. I karta jest o sprawiedliwości, czyli sprawiedliwie podejść do każdego tematu, problemu, wyjaśnień. Obiektywnie, sprawiedliwie, jak to waga. Jest to też karta wagi. W dosłownym tego słowa znaczeniu chodzi tutaj o znak horoskopu waga. Czyli jeśli jesteś spod znaku wagi, to w sobotę jest ważny jakiś dzień, właśnie Twój dzień, powiedzmy, że do wszystkich spraw
powinnaś właśnie podejść sprawiedliwie, z tolerancją, wyrozumiałością, cierpliwością, no i podjąć należy jakieś kompromisy, jakieś te decyzje. Także ważny dzień do wyjaśniań różnych spraw, tak? No i w niedzielę, kochani, mamy kartę trzech buław. Trzy buławy to jeszcze pasywność, ale już podjęcie jakiejś ważnej decyzji i planowanie jakichś kroków, tak? Planowanie jakichś tutaj jakiegoś ruchu, jakichś zmian ewentualnie. Trzy buławy, no tutaj oczekujecie efektów jakiejś pracy, podjęcie ważnej jakiejś decyzji Was czeka, chcecie iść do przodu, ale patrzycie jeszcze, zastanawiacie się, jak to będzie, co to będzie, jak to zrobić, czyli jeszcze stoicie w miejscu, jeszcze nie wykonaliście kroku, pomimo to, że już jakby decyzja jest tutaj podjęta, że chcecie coś zmienić, tak? Chcecie coś wykonywać inaczej, czy lepiej, czy no, dokonaliście już po prostu wyboru i zapaliliście się wręcz, ogniście do czegoś nowego. Czy to nowy projekt, czy to nowa praca, czy to nowy pomysł, czy to nowy związek, relacja, czy powrót do tej starej relacji, czy pójście w kierunku nowej relacji. Wszystko jedno, każdy ma z Was inną historię życiową, natomiast jest tutaj jakaś nowa perspektywa. Patrzycie w horyzont i chcecie w tę stronę tego horyzontu pójść, nie wiedząc, co Was jeszcze czeka, jak to będzie, ale jesteście już tutaj przygotowani na zrobienie pierwszego kroku. Także taki tutaj tydzień się zapowiada, pełen podjęcia jakichś decyzji, przemyśleń. Coś starego, jakiś cykl stary się zakończy, umrze i coś nowego się tutaj pojawi. Co oczywiście należy też tutaj przemyśleć, tak? I wyjaśnić, i jakieś kompromisy tutaj podjąć. Więc życzę Wam oczywiście pięknego tygodnia, wspaniałego. Zobaczmy jeszcze być może, jaka energia jest ważna w tym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli. Może pokażę nam kartę jakąś ważną jeszcze wskazówką energetyczną. Proszę o wskazówkę na następny tydzień. Proszę o wskazówkę na następny tydzień. O ja. Dziękuję. Door to Spirit. Ok. Czyli otworzą się jakieś nowe drzwi, widzicie? Otworzą się jakieś nowe drzwi, gdzie trzeba będzie po prostu przejść jakieś zmiany i tutaj z tego pomieszczenia wchodzicie tutaj jakby w jakiś raj, tak? W głębie swojej duszy, czyli musicie jakby też posłuchać, co chce wasza dusza, czego pragniecie, czego chcecie i podążać za tym i coś zmienić w swoim życiu. Nie może być tak już, jak było do tej pory. Czyli brama do waszej duszy, tak? Czyli posłuchajcie głosu swojej duszy, czego ta dusza pragnie. Posłuchajcie waszego wnętrza i nie bójcie się zmian. Idźcie za głosem duszy i przejdźcie przez tę transformację, tak? Tutaj podobna jest troszeczkę ta karta do karty śmierci. Umiera coś starego, co Was już nie cieszyło, nie zadowalało i naradza się tutaj coś zupełnie nowego. Tak samo jak przejdziecie tutaj przez tą bramę i posłuchacie głosu swojej duszy, swojego wnętrza, to będzie tutaj piękne światło, widzicie? Piękny raj, światło, zadowolenie, szczęście i coś nowego. Także posłuchajcie głosu swojej duszy. Dziękuję serdecznie i tym zakończę. Życzę Wam oczywiście wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce. Zapraszam na mój kanał.